Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. No to zaczynamy. Jesteśmy już na platformie XT5 od Brokera XTB. Dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie z zeszłego tygodnia. No i zobaczymy, jak się zaczął obecny tydzień. Chiny, Szanghaj, poprzedni tydzień świeczka Doji, niezdecydowanie zdecydowanie ani w górę, ani w dół. Ten tydzień jakiś zrobiliśmy minimalny dołek, ale odbicie i dalej jesteśmy w punkcie wyjścia, tak naprawdę. Lecmy dalej. Japonia, poprzedni tydzień odbicie wyglądało Dość pozytywnie. Przetestowaliśmy wcześniejszy lokalny szczyt. Zobaczmy obecnie, dzisiaj, no nic się wielkiego nie dzieje. Chyba coraz bardziej widać wyczekiwanie na Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone w środę ogłoszenie Fed. Wszyscy oczekują, czy wszyscy większość oczekuje, że będzie obniżenie stóp procentowych. Czy tak będzie, czy nie będzie. No duża szansa, że tak jednak się stanie. Trump dopiął swego i zmusił Fed do obniżek procentowych. Jeszcze nie wiadomo, czy zmusił, czy faktycznie to nastąpi, ale na razie wszystko na to wskazuje. Stany Zjednoczone, Nasdaq, poprzedni tydzień, nowe ATH, wcześniejszy, czerwona świeczka, wyglądała na to, że możemy mieć odwrócenie, ale ta Świeczka z poprzedniego tygodnia zanegowała to wszystko. No i utrzymujemy się teraz przy szczytach. Wejdźmy dalej. S&P. Podobna sytuacja. Świeczka tygodniowa poprzednia zanegowała wcześniejszą. No i blisko szczytów. Dzisiaj wtorek. Jutro ogłoszenie o godzinie 20. Więc jeszcze mamy dwa pełne dni handlu. Ogólnie są wakacje, więc mało też się dzieje. I środek wakacji jest taki najbardziej martwy okres. No może chyba najbardziej martwy to jest okres świąteczny. a to jest drugi taki okres, gdzie za wiele na rynkach się nie dzieje. Co nie przeszkadza, żeby robić jednak co chwilę nowe ATH na rynkach w Stanach Zjednoczonych. Dobra, na DAXie. Poprzedni tydzień też sporo Tu już mieliśmy dwa tygodnie z rzędu jak popatrzymy sobie na świeczkach tygodniowych zejście znowu poniżej linii trendu spadkowego powrót do trójkąta i znowu wybicie. Poprzedni tydzień zielona świeczka, choć końcówka tutaj z takim dość sporym knotem u, u góry. Zobaczmy teraz. No teraz jesteśmy gdzieś blisko szczytów, ale też bez większych zmian ostatnie dni. WIG 20. No WIG 20. W konsolidacji 2257 do 2331. No i zeszły tydzień, co ciekawe, kontraż do reszty i mieliśmy spadki. Na zachodzie, odbicie. Na WIGU 20 spadki. No tak, już nieraz mówiłem, że WIG czasami 20 wyprzedza to, co się dzieje na świecie. Czy tak będzie teraz? Eee, początek tego tygodnia no też mamy spadkowy, i przedostaliśmy dolną bandę tej konsolidacji. No, wyjście dołem w tej konsolidacji. Wróćmy może jeszcze na świeczki tygodniowe. No to potem mamy 2139. Tutaj ostatnie lokalne dołki. EURUSD. Ostatni tydzień patki, czyli dolar nam się umacnia i przetestował 1,11. No Teraz kurs się utrzymuje jeszcze powyżej tego dołka. Jak popatrzymy sobie na tą całą figurę, jaką tutaj mamy. Wyjście z klina zniżkującego górą. Przetestowanie od góry. Próba kontynuacji nieudana. Tutaj nam zrobił się lokalny szczyt 1,14 przetestowanie dołka na 1.11.8, przebicie go i kolejny test dołka na 1.11.0. Pytanie, co teraz? No, tutaj ogłoszenie odnośnie 100% będzie miało bardzo duże znaczenie i gdzieś może nam się pojawić kierunek, w którym będziemy zmierzać. Przejdźmy może jeszcze do świeczek miesięcznych. I jeszcze raz przypomnę, że jesteśmy w takim bardzo dużym kanale od 2007 roku, czyli od ostatniego kryzysu dolar nam się przez cały czas umacnia, ale wiadomo, że nie jest to linia prosta, tylko taka fala. Mamy umacnianie, odreagowanie, umacnianie, odreagowanie, umacnianie, odragowanie i jesteśmy w takim kanale spadkowym. Bliżej górnej bandy niż dolnej. No, dolna banda, jakby już kurs doszedł do dolnej bandy, to okazałoby się, że dolar już jest silniejszy od euro, no i droższy. Czy ten kanał będzie dalej kontynuowany, czy nastąpi wybicie? No, ja obstawiam, że nastąpi wybicie i dolar nam się będzie osłabiał. W kryzysach dolar się umacnia. Ale dlaczego miałby się teraz zacząć osłabiać? No, Nolat coraz mniej jest wykorzystywany w handlu zagranicznym. No bo kraje coraz bardziej gdzieś tam dogadują się między sobą, a rozliczają się w swoich walutach. Albo może jeszcze się tak zdarzyć, że kryptoluty tutaj wejdą do rozliczeń, albo jakiś barter, albo usługa za usługę. No i. Ten dolar coraz mniej będzie wykorzystywany, a jeżeli coś jest coraz mniej wykorzystywane no to zapotrzebowanie na tą walutę, czyli tutaj na dolara też obstawiam, że będzie coraz mniejsze. Kolejna sprawa, że dolar jest głównie wykorzystywany w rozliczeniach za ropę. Eee, zaraz tam jeszcze dojdziemy do ropy, ale ogólnie jeżeli chodzi o ropę, no to prawdopodobnie już mieliśmy peak oil, czyli picoil mamy ze sobą, czyli szczyt wydobycia ropy. Chiny, jako tutaj lider e, światowy w produkcji i wykorzystywaniu samochodów elektrycznych, no już pokazał kierunek, w którym będziemy szli, czyli że odchodzimy od e, samochodów spalinowych i przechodzimy na elektryki. No wydawało się, że to będzie trwało bardzo długo, dziesięciolecia, ale ostatnie lata pokazują, że tu e, mamy mega przyspieszenie. Już każdy, każda marka szanująca się musi mieć Elektryka w swojej stajni i to nie jednego, tylko kilka modeli, hybrydy. No, bo inaczej za chwilę przestanie się liczyć. Jeszcze sprzedaż tych samochodów jest bardzo mała, ale wystarczy, że sprzedaż samochodów elektrycznych przebije sprzedaż samochodów spalinowych i okaże się, że mamy spadek, coraz większy będzie spadek zapotrzebowania na, na ropę. Spadek ceny. Spadek e, wykorzystania dolara w handlu, no i nastąpi nam tutaj odwrócenie trendu e, na parze euro-USD, i ogólnie dolar zacznie nam się osłabiać. No i to też może być jakby początkiem końca imperium amerykańskiego i może być początkiem, może nie nowego imperium, bo obstawiam, że. Już mamy technologię, że może być imperium na miarę całego globu, czyli powstanie taki ogólnoświatowy rząd. Jeszcze wcześniej czegoś takiego nie było, no bo technologicznie było niemożliwym zapanowaniem nad całym światem. Jak już jakiś rejon, jakieś imperium panowało, no to gdzieś w innym rejonie świata już było za daleko, żeby to wszystko ogarnąć. Takie imperia już były. Ostatnie, właśnie imperium mamy. Amerykańskie. I teraz obstawiam, że powstanie jedno wielkie e, ogólnoświatowe. Niektórym się to może podobać, niektórym może się to nie podobać, ale według mnie jest to jakby kolej rzeczy. Tak jak z wioski powstaje jakaś większa wioska, potem miasto, potem metropolia, potem powstaje państwo, potem jakieś zjednoczone państwa. No i mamy teraz takie większe yy, większe organizacje. No i taką największą na skalę globu, no to właśnie takie gigantyczne państwo Imperium Światowe. Może nie tak od razu, ale taki kierunek, co oznacza, że ten dolar zostanie też wyparty. No już jakby czas yy, trwania waluty dolar no też już powoli, już się kończy, więc nie ma co się oszukiwać. Obstawiam, że to e, ta, e, spadek dolara nastąpi. Teraz mamy tutaj jako kurs euro do dolara, może się okazać, że w tym samym momencie nastąpi też e, spadek euro, więc paradoksalnie rzecz biorąc, osłabienie dolara niekoniecznie musi oznaczać wyjście górą z tego kanału zniszkującego, bo kiedy euro zacznie również nam spadać. Więc nie jest to takie wszystko proste, że sobie postawimy na wzrosty i będziemy zaraz milionerami, bo są jeszcze inne czynniki. Dobra, patrzmy dalej. Fund do dolara. No i tu wyszliśmy dołem z konsolidacji, przebiliśmy dołek na 1,23. I co dalej? Tutaj wyjdźmy ten tydzień, początek tego tygodnia bardzo słabo. Poprzedni tydzień jeszcze było test tego wsparcia. Ale zobaczmy na wykresie miesięcznym, bo to jest dość ważne. To poszliśmy dołem z trójkąta zniżkującego powrót i otworzył się kolejny trójkąt zniżkujący. No i teraz mamy dołek na 1,19 gdzieś okolice. No przebicie tego tutaj możemy. Może się okazać, że fund będzie się jeszcze bardziej osłabiał. Przez cały czas jedna wielka niewiadoma co z Brexitem, czy wyjdzie na plus czy na minus. Prawdopodobnie nastąpi to odreagowanie. Jak wszystkiego, kiedyś odragowanie następuje, tylko pytanie, czy jeszcze to odragowanie zdąży być e, przed testem 1.19, czy nie. No, na razie to wygląda dość dość słabo. Frank. No, Frank nam się umacnia w stosunku do złotówki. Ogólnie no złotówka nam się trochę zaczęła osłabiać. E, 3.87. Tak, przybiliśmy 3.86, o którym mówiłem dawno, dawno temu. Ale to nie ma jakichś wystrzałów dużych, tak jak to było wcześniej. No ale hmm, może być to początek tego, czym też już mówiłem, że niestety, ale frank będzie nam się w stosunku do złotówki umacniał. No i ta cena franka będzie rosła. To może być akurat nie dobra wiadomość dla tych, którzy mają kredyty we frankach, no bo niestety mogą troszkę zdrożeć. No na razie. Tak to wygląda, że raczej frak będzie drożał a nie taniał. Po przebiciu tej górnej bandy, powrót, nowa lokalna górka, no, idziemy coraz wyżej. Złoto na wykresie tygodniowym. No, zeszły tydzień jakaś korekta, ale tutaj bardzo dużo zielonych świeczek. Zobaczmy jeszcze wykres miesięczny. Zeszły miesiąc. Mega duża świeczka. na no ten miesiąc się już kończy i ta świeczka nie jest taka duża, ale 1438 duży opór. No na razie im bliżej, im dłużej będziemy z tym oporem walczyć, tym ten opór będzie słabszy. Pamiętajcie, te linie poziome, im dłużej kurs balansuje blisko tych linii, to jest większa szansa, że zostaną przebite. Dlaczego? Dlatego, że coraz mniej osób jest chętnych na sprzedaż. Tu już część sprzedawała, tutaj kolejni sprzedawali, tu kolejni sprzedawali. Oczywiście jak ktoś sprzedaje, to i kupuje. Ale zobaczcie, tworzy się taki trójkąt zwyszkujący, że ludzie sprzedają po tych cenach, a coraz niżej już nie chcą sprzedawać, czyli akceptują coraz wyższe ceny, tak samo kupujący, jak i sprzedający, a nie niższe. Czyli tendencja jest w górę, a nie. W dół. Dobra, lecimy dalej. Srebro na wykresie tygodniowym. W zeszły tydzień. Nowy lokalny szczyt. No, ten tydzień na razie też pozytywnie. Za bardzo na razie no, dużo się też nie dzieje. Znowu wracamy do tego punktu tych e, obniżenia stóp procentowych w Stanach. Potencjalnych też tutaj mogą sporo namieszać. No i ropa. O ropie już trochę. Wspomniałem, że ta ropa raczej będzie nam taniała, bo wykorzystanie jej będzie coraz mniejsze i to powoli zaczyna nam przyspieszać. Największym hamulcowym tutaj w samochodach elektrycznych są co jest? Akumulatory są, tak, dokładnie akumulatory. Czyli technologia sprzed prawdopodobnie nawet 100 lat. No, no to nie są te same akumulatory co 100 lat temu, bo wiadomo, że bardziej upchane i z czego innego robione niż kiedyś, ale jakby nie nastąpiło tutaj, nie, nie mamy tutaj dużego postępu w tej dziedzinie. Przez ostatnie 100 lat za dużo się nie podziało, i jeżeli tutaj ten postęp teraz przyspieszy w akumulatorach i zostaną unowocześnione, technologia zostanie wymyślona, kolejna, nowsza, upchana, i będzie można w małym akumulatorze zmieścić o wiele większą pojemność. No, to może być taki skok milowy i to będzie taki kopniak dla samochodów elektrycznych, które. No i jeżeli tak naprawdę to jest taki jedyny hamulcowy, który brakuje jeszcze, którego brakuje, żeby te samochody elektryczne prześcignąły spalinowe. No bo trochę tak słabo, żeby e, na jednym naładowaniu przejechać, nie wiem, 100 km, 200. No, jak będzie można na jednym. E, w ładowaniu akumulatora przy 1000 km to myślę, że to będzie znak, że samochody spalinowe przechodzą do lamusa. Dobra, ale mamy na razie odbicie na ropie. W zeszły tydzień nic się wielkiego nie działo. Teraz początek tygodnia gdzieś próba odbicia, ale może to być po prostu odreagowanie ostatnich spadków. Zobaczmy na wykresie miesięcznym jeszcze Jaką mamy tutaj tendencję? To widzę szczyty na 148 dolarów, dołek na 25, gdzieś w okolicy. No i jesteśmy bliżej, chociaż no tak, no troszkę bliżej do ale e, Kurs nam tu spadał i przy ostatnim kryzysie, jak zobaczymy, spadł do 40 gdzieś. Potem było dragowanie. powrót powyżej 100. I znowu spadek. No gdyby teraz przyszedł kryzys, no to może się okazać, że przebijemy ostatni dołek, a to może być taki gwóźdź do trumny dla arabskich producentów ropy naftowej, które żyją z tego, że wydobywają ropę naftową i tak wszystko mają tanią. Może się okazać, że nagle to, co się pobudowało w Dubaju, będą tak stały, takie pustostany. No i tak tam w Dubaju mamy od chyba 4 czy 5 lat spadki cen na nieruchomościach, ale dalej budują, dalej budują, myśląc, że na tym jeszcze zarobią. Może się okazać, że tak kolorowo nie będzie. Dobra, przejdźmy do krypto. Platforma Trading View. Wykres kursu kontraktów Bitcoina na giełdzie BitMEX. Wykres na świeczkach tygodniowych. Ostatni tydzień spadkowy. Wydawało się, że już mamy dołek za sobą. Odbicie i wrysuje nam się dołek na świeczkach tygodniowych. No i jeszcze nie tak szybko, bo ostatni tydzień przetestowaliśmy właśnie ostatni dołek. 9080. Tutaj mam wrysowaną górkę i dołek, ale na świeczkach dniowych. Na świeczkach tygodniowych będzie można brysować dołek, no jak przebijemy 11132. Chyba, że zejdziemy jeszcze niżej i kolejna świeczka gdzieś odbije, no bo na razie to ta świeczka, wszystko się odgrywa w obrębie tej świeczki między 9080 a 11132, więc na razie tu jeszcze dołka na świeczkach tygodniowych nie ma. Zbliżamy się do linii trendu wzrostowego, kolejnej linii. Ta średnia krocząca 210, przez cały czas nam idzie do góry. Jesteśmy przez cały czas powyżej niej. Ona gdzieś jest w okolicy 6413. To jest taka średnia krocząca 30-okresowa. Przepraszam, ale 210 na świeczkach dziennych to jest 30-okresowa średnia krocząca. Co się dzieje z resztą kryptowalut? No, reszta kryptowalut też idzie w dół. Ostatni tydzień słaby na BNB, również co prawda nie tak słabo, ale widać, że teraz początek tygodnia też zeszliśmy poniżej linii trendu. Dobra, przejdźmy na świeczki dzienne. Takie BNB przebiło linię trendu wzrostowego. Powrót i kolejny raz przebiło. Teraz tu jest rzecz ważne na BNB. Ta niebieska przerywana to jest wcześniejsze ATH. To mamy nowe ATH na prawie 40 i wcześniejsze. No jeżeli to zostanie przebite, no to możemy tutaj lecieć niżej, niżej. Wróćmy jeszcze do Bitcoina. Średnia 30 okresowa na świeczkach dziennych. Zaczęła nam spadać, odkąd, tych, odkąd zaczęły nam się duże wzrosty. Nie było wcześniej takiej sytuacji, żeby spadała czyli od lutego tego roku, czyli zaczęła nam się większa korekta. Tam w komentarzach niektórzy już już nie mogli wytrzymać. I pisali, kiedy ta korekta większa? Kiedy ta korekta większa? Tak, ja jestem ciekaw, co teraz te osoby myślą, jak nastąpiła ta większa korekta i się rozwija. Może byście się wypowiedzieli, jak przyjmujecie tą korektę? Czy fajnie już jest, OK, że jest korekta, czy to źle? Jestem ciekaw, jak wy odbieracie obecną cenę? Czy to jest dobra cena do zakupów? Jest duża korekta, fajnie to sobie kupię. Czy duża? No, cena spadła nam od szczytu o 34%, więc no, no nie w kij dmuchał korekta, ale jeszcze może się rozwinąć. Czy może uważacie, że się rozwinie bardziej i nie warto jeszcze kupować, że warto czekać? Środek wakacji mało się tu dzieje. No, jak dla mnie, ja na razie tu nie czynię żadnych zakupów ani nic nie sprzedaję. Czekam sobie spokojnie, aż się nam korekta rozwinie. Trzymam się jakby swojego planu. Zobaczymy, jak się to będzie tutaj prezentowało. Wszystko. E, wielki hype był na Bitcoina. Nadal w sumie jest. Jak popatrzymy sobie dominację Bitcoina, no to przez cały czas. Gdzieś ten trend mamy wzrostowy. 67% dominacja bitcoina i od marca rośnie, więc out sezon jeszcze przed nami. A wtedy się zaczynała hossa w najlepszym wydaniu, kiedy właśnie ta dominacja bitcoina zaczęła nam spadać. Więc jeszcze może się okazać, że to jeszcze, jeszcze nie, nie początek takiej. Grubej hossy. to co mówiłem wcześniej, resztę krypto też nam spada. Tuż już na niektórych można zauważyć, że zbliżamy się do przecięcia tych średnich kroczących 30-okresowej i 210. No, niektórzy przywiązują do tego wagę. Niektórzy przywiązują dużą wagę do tego, jakie są kreski porysowane, że coś przybita została, jakaś, jakieś wsparcie. Rysują sobie różne wskaźniki. To jest tylko obraz historii. Co będzie w przyszłości, tego nie wie nikt. Możemy tylko domniemywać na podstawie historii, że możemy spodziewać się podobnych rzeczy w przyszłości. No i tak większość analityków, no większość, w sumie każdy analityk działa na takiej zasadzie, bo jakby analityk, analitykowi dać wykres taki, o taki na Bitcoinie i powiedzieć. No dobra, co tu z tego widzisz? Jak się będzie cena prezentowała? Aha, no tu był szczyt, tu był, był dołek. Nie wiem, może konsolidacja, może tu w trendzie spadkowym jesteśmy. No nie da się. No tak samo jak spytamy dziecko, co będzie za 10, 20, 30 lat, które nie ma doświadczenia. No ciężko. Bez doświadczenia, bez historii yy, prorokować, co się wydarzy w przyszłości. dlatego trzeba patrzeć. Na historię, żeby nie powtarzać błędów z przeszłości. I dzięki temu, że widzimy, co się działo w przyszłości, możemy sobie tutaj jakieś prognozy snuć, co może się wydarzyć w przyszłości. Ale trzeba mieć też na uwadze to, że może to być zgubne, bo jak tak się zakotwiczymy, to tak jakbyśmy sobie poszli do kasyna. Gramy w i wypadło już 10 razy czerwone. Możemy się tak o czerwone, seria czerwonych będzie wypadało już czerwone do końca życia. Każde losowanie jest niezależne. Każda sekunda na rynku może zmienić wszystko. Jest 50% szans zawsze, czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół. No a historia jest tylko historią i nie musi nam się tutaj powtarzać. Ale bazując... Na niej i na tych schematach, które były wcześniej, które się powtarzają, można zarabiać. Dlaczego? No bo te właśnie schematy się powtarzają. Strach, chciwość u ludzi jest bardzo podobna jak była 100 lat temu, więc można na tym bazować. Ale nie można mówić, że wiem, co będzie za sekundę, albo nawet za minutę, za dzień, za rok. Kolejna sprawa, o której chcę przypomnieć, bo też. Jak czytacie jakieś książki, edukujecie się. No, właśnie a propos książek, ostatnio e, zrobiłem recenzję książki, ale widzę, że tę recenzję przeczytało dwa, e, obejrzało dwa razy mniej osób niż ogólnie ogląda filmy. Proponuję obejrzeć, dlatego że to nie jest taka typowa recenzja, tylko e, tam podałem sporo cytatów z książki, które mogą Wam się przydać czy to w życiu normalnym, czy to w tradingu, i wydaje mi się, że warto poznać takie myśli kogoś, kto ma duże doświadczenie w tradingu. Eee, zacząłem myśl taką, że możecie w książkach też wyczytać, że łatwiej grać na jakichś świeczkach e, długoterminowych i czy tam tygodniowych czy miesięcznych, bo to e, coś mniej szumu jest. No, ale im dłuższy okres czasu, tym jeszcze się więcej może zdarzyć. Więcej czarnych łabędzi może w międzyczasie przylecieć to nie jest tak, że im większy interwał czasowy, tym jest łatwiej. A największy szum to na świeczkach sekundowych jest. Na świeczkach sekundowych. No, są osoby, które gdzieś tam grają, czyli też zbierają się. W tych sekundowych może się znaleźć osoba, która akurat robi zakupy. Analizując świeczki miesięczne i wrzuci gigantyczny kapitał i będzie gigantyczny ruch. Zgadza się. No ale jednak o wiele łatwiej przewidzieć przyszłość na sekundę do przodu niż na rok czy 10 lat do przodu, gdzie tak naprawdę może się bardzo dużo pozmieniać. To taka też uwaga, jak ktoś by chciał sobie grać long term, uważał, że coś jest value i takie różne bajery inne, bo może się mocno na tym przejechać. Dużo osób już się przejechało na tym, bo uważało, że to będzie przyszłość a coś zupełnie zostało wyparte przez zupełnie inną technologię. Dlatego tak przestrzegam przed takim myśleniem, bo może się okazać, że to, co dzisiaj nam się wydaje, że jest wartościowe, za rok może już nie być wartościowe. Tak jak złoto uważane jest za store of value, ale może się okazać, że jeżeli eksploracja kosmosu tutaj nastąpi dość mocna, będziemy eksplorować. Różne odłamki skał, odłamki jakichś planet latające w naszym układzie słonecznym, a może i poza nim to się okaże, że tam cała, cała masa złóż złota jest, czy diamentów. I to, co dzisiaj uważamy za starą Value, może się okazać, że już nie będzie takie cenne, bo będziemy mieli tego bardzo dużo. Dlatego. Takie rokowanie na 100 lat w przód, czy na kilkadziesiąt lat no jest bardzo, bardzo trudne i obarczone gigantycznym błędem. W każdej sekundzie może się coś zdarzyć nieoczekiwanego. Dobra, wracając yy, z kosmosu na Ziemię i na no, Bitcoina. to no, Widać, że tu mamy też wyciszenie. Za wiele się nie podziało. Przetestowaliśmy ostatni lokalny dołek. No i znowu ta sama zasada, im częściej testujemy jakąś linię, no to ta linia jest coraz słabsza. Tu już raz były zakupy po przebiciu e, wcześniejszego lokalnego dołka i po przebiciu linii trendu wzrostowego Wyglądały jak mega interwencyjne zakupy, żeby tylko kurs nam nie spadł niżej. Odbiliśmy ale kurs, no dalej nie ma chętnych do zakupy wyżej, powyżej 11 132. No i kurz nam się osuwa, 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 tutaj próba znowu odbicia, no nieudane, kolejny lokalny dołek i test 9080 po raz drugi. No ale ten kto tu kupuje, ci co są chętni na kupowanie, jest ich już coraz mniej, nie więcej, nie z biegiem czasu, tutaj coraz więcej się ustawia kolejka na kupowanie. No bo ci co już kupili, to albo sprzedali w tym miejscu i dalej będą kupowali, ale prawdopodobnie nie, dalej są tutaj, dalej są w grze i może się okazać, że ci, co kupowali w tym rejonie, mogą przyspieszyć spadki, bo zaczną sprzedawać, jeżeli nie zosta to wsparcie na 9080 zostanie nam przebite. No, taka jest gdzieś zasada traderów, gdzieś sobie ustawiają. Zlecenia na kupno i potem jakiegoś stop 100 chcą zarobić Kupuję tu i nie wiem, że dojdzie tutaj powiedzmy do ostatniego szczytu. Nie doszło i trzymają, trzymają, nie sprzedają. No i spada. I sam już na minusie. No i co teraz? Było już tam, nie wiem, 30% zysku, a teraz jest już 5% straty. No i część może sprzedawać po przebiciu, więc oni mogą napędzić e, ten ruch w dół i będzie spadać jeszcze, jeszcze bardziej. Jeżeli nie znajdą się kupujący nowi, no na razie nie dać tych kupujących, na razie tutaj taki maroś się zrobił. Ta linia średniej kroczącej 30 krosowa no jest w dół. No ja jakby trzymam się swojego planu, z Bitcoina nie inwestuję, ale czekam, żeby podkupywać trochę kryptowalut innych. Raczej z pierwszej dziesiątki. Zobaczymy, czy się uda coś jeszcze dokupić. Prawdopodobnie tak. Kiedy? Nie wiem. No, daję sobie tutaj sporo czasu. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Jak to będzie wyglądał kurs bitcoina. No, na razie, sentyment tutaj jest negatywny raczej na rynku. I od lutego nie było takiego sentymentu, jak jest teraz, żeby tak długo tutaj spadało. Popatrzmy na świeczki miesięczne. No, czerwona świeczka miesięczna jeszcze. Te dwa dni może się dużo podziać. Ale to co mówiłem też wcześniej, im dłużej będzie trwał taki marazm, tym większą szansę widzę tutaj na większe spadki niż odbicie. To ciekawe, większość jakoś widzi to odwrotnie i tutaj dalej twierdzi, że tu idziemy na nowe ATH. No, moje zdanie na ten temat, że Bitcoin nie zrobił już nowego ATH, jakby jest dalej. Dalej to utrzymuje, że nie przebijemy już 20 tysięcy na bitcoinie. Użyteczność bitcoina mocno spadła. Spekulacyjnie jest na takim poziomie, no może nawet niższym niż w 2017. No ale bez użyteczności. Tutaj bym porównał teraz bitcoina do dolara. To tak jak z dolarem. Dolar się jeszcze utrzymuje. No jeszcze jest próba wzrostów na dolarze, ale jeżeli użyteczność dolara będzie spadać, a będzie spadać. Przyczyn takich, że Stany się robią coraz słabsze, kraje takie jak Chiny coraz silniejsze i inne kraje na świecie, ta dysproporcja się zmniejsza. No i reszta świata już przebiła Stany jako jedno mocarstwo, więc tylko kwestia jakby się reszta świata dogadała, no to Stany już no, odchodzą w nieby, no ale każdy sobie gdzieś tam rzepkę skrobi, więc e, działa niezależnie. Ale to samo z ropą, że coraz mniej handlujemy ropą. Gdzieś były próby krajów arabskich, jak Irak czy Libia, żebyśmy sobie sprzedawali ropę nie za dolary, no ale tych krajów już nie ma. Ale teraz jest Iran. No jednak, może z tym Iranem tej wojny, wojny nie będzie już. I to będzie też taki kolejny gwóźdź do trumny, jeżeli Trump nie rozpęta kolejnej wojny. No, wbrew pozorom, wojny nie są. No, wbrew pozorom, no, wojny nie są dobre, a są wywoływane dla pieniędzy. A na wojnę idą ludzie, którzy mają jakieś ideały wpojone przez ludzi, którzy mają kasę, a którzy potrzebują takich ludzi z ideałami, którzy będą ślepo wierzyć innym, będą się zabijali. Ktoś jest w stanie nawet zabić swojego brata dla ideałów, dla religii. No tak to było od tysiącleci, od wieków że ludziom wpaja się wyższe wartości niż życie. Ja uważam, że nie ma wyższych wartości niż życie, no ale ludziom się wpaja, że są. Że jest coś bardziej wartościowego niż życie ludzkie. No uważam, że życie ludzkie trzeba chronić i dbać o nie, bo może się okazać, że jak umrzemy, to już nic nie będzie. I wtedy już nie będzie płaczu ani zgrzytania zębami, bo jak nic nie będzie, to nie będzie. Ostatnio sytuacja. Na Bitmarkecie. A, dobra, nie będę wspominał. Każ kto się interesuje, to tam wie. Ale ogólnie życie ludzkie jest kruche i nie ma co go mocno nadwyrężać. Taka wojna mocno yy, nadwyręża życie ludzkie. A szczególnie martwi mnie to, że ludzie zabijają się jakby no, wbrew swoim wewnętrznym przekonaniom. A robią to dla przekonań innych ludzi, którzy mają kasę i wmawiają innym, że trzeba kogoś zabić, bo jest zły. Ja jestem dobry, on jest zły. Albo, że coś. Albo, no, przykładów można tutaj mnożyć. Dlatego lepiej, żeby nie było wojen. Choć wojny też są tutaj e, takim prekursorem wielu postępów. No, wtedy już jest wojna, to już ludzie sprężają mocno. No, ale tak jak mówię, lepiej, żeby nie było. I... No bo może się okazać, że jak już umrzemy, to już nic dalej nie będzie. Dobrze, trochę się tak zrobiło przygnębiająco. Bitcoin nam spada. Wojna tu wisi na włosku z Iranem. Nic się ciekawego nie dzieje. Nie, no dzieje się, no dzieje się tyle, że Mogą być okazje do zarobienia pieniędzy. To prawda, reszta kryptowalut też spada, jak popatrzymy sobie. Porównajmy część krypto. Tutaj mieliśmy dołek 17 lipca i wyrównany dołek na bitcoinie teraz, dwa dni temu. Na Dashu. Na Dashu nie zeszliśmy do wcześniejszego dołka. Na EOSie również nie zeszliśmy. ETC również. ETH to samo. Na Jocie też nie. Na Litecoinie również nie. Na Stelarze nie. Na Tronie też nie. Na Monero nie. Na XRP nie. Zikeszu prawie, ale nie. Na Bad nie. Na Nano to nawet tutaj w górę idziemy. Na Monaco też nie. Na Neo również nie. I to jest dla mnie pozytywne. Znaczy się, że altcoiny tutaj sobie dają radę. Dają sobie radę. I może za jakiś czas będzie dobry moment na zakupy. Ale dla mnie nie teraz. A przecież po żniwach nie robi się od razu kolejnych zasiewów Spokojnie trzeba dać tej glebie trochę odpocząć. Trzeba sobie jakieś wakacje wyjechać, nie? Nie tak, że człowiek całe życie tylko orze i nic z tego nie ma. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki, czekam na jakieś komentarze, bo ostatnio widzę, wakacje się udzieliły chyba wszystkim. Dlatego dzisiaj nie będzie komentarzy do komentarzy, bo nic nie wybrałem ciekawego z ostatnich filmów. Dzięki za dziś, do usłyszenia i do następnego razu.